Dzień dobry. Szanowni państwo, jak było zapowiedziane, kolejny odcinek na temat szóstaka i ten być może będzie najważniejszy w ogóle w całej serii, bo odkryjemy, wyjaśnimy całą tajemnicę szóstaka. No tak, postaram się wyjaśnić całą, całkowitą powiedzmy tajemnicę szóstaka, tak to nazwijmy, dlaczego on tak jest, dlaczego on tak się zachowuje. Nie będzie ten odcinek być może tak śmieszny jak były pozostałe, no ale Stwierdziłem, że jak jest analiza, to trzeba też trochę jednak dać takich poważniejszych rzeczy, żeby prawda przedstawić człowieka w całości mniej więcej w tym momencie w którym on się znajduje, a yy, dlaczego tak yy, takie jest zainteresowanie im przejawiane. Dobrze, mi się z tym. Yy, na początek, oczywiście, znowu przedstawimy parę wpadek szóstaczka i teraz coś takiego prywatnego. Ja przez yy, tych. Yy, ten czas, jak się zajmowałem tą sprawą, no to oczywiście miałem nie, nie do czynienia tylko z Szustakiem w tym znaczeniu, z jego nagraniami, które komentowałem, ale też z ludźmi od szóstaka, tak to nazwijmy, z jego fankami przede wszystkim. Chociaż szczerze mówiąc, ich podejście było takie, że mogę nazwać, że to jakieś bachantki były, dosłownie yy, 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 z, jakiś kult faliczny wręcz z szóstakiem w roli głównej, tak bym to nazwał. Bo jak zrobiłem pierwsze programy dotyczące szóstaka, to proszę mi uwierzyć. Faceci to tam były jakieś tam jeden czy dwa, jakieś tam uwagi zwracali, takie też po męsku i tak dalej, ale głównie to panie przystąpiły z taką furią do bronienia go, że gdybym się znalazł na jakimś spotkaniu publicznym z tymi akurat osobami, to chyba bym jak Cezara zakuły swoimi szpilkami do włosów. Tak to nazwijmy. Także nie mówię. No i taki, taki testosteron się unosi, wtedy powiedzmy w powietrzu jak Początek tych, tych, tych moich programów było o szóstaku, z tamtej strony, że mówię to jakiś kult po prostu faliczny z bachantkami. Jego, no nie wiem, gwardzistki to nazwać, można czy inaczej, szóstaka czy innej. W każdym razie wyglądało to taki w takie nasz Dominikanin, szóstak to jest cacy wspaniały, a ty to jesteś pi, 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 pi. Także to panie było ostre, rzeczywiście, no ale dało to mi też pewną, pewnego rodzaju refleksję że jak to są najgorliwsi fanowie szóstaka, to tak naprawdę to są jednocześnie bardzo kiepscy chrześcijanie z tego, z, z tego ataku, który te panie na mnie przypuściły. I powiem później państwu, wyjaśnię, że czekałem jakiś czas na potwierdzenie tych moich domniemań, że się mówi tyle o Szustak, Ilona Wraca, młodzieży i tak dalej. A biorąc pod uwagę z tego, kto mnie zaatakował, w jakiś sposób, no to śmiem twierdzić, że to, to, to nie byli chrześcijanie, którzy tak bronili swojego Bożka. Całkowicie zaraz do tego dojdziemy. Ale zostawmy to. Dobrze, w każdym razie na temat takich, no, no może inaczej jeszcze, powiem tyle na temat tych pań, że jaki był to poziom? No, poziom był taki, że jedna z tych, bo to były dziewczynki od 16, czyli tak można było podejrzewać, powiedzmy, lat, jakie młode, do leciwych pań, które tam miały 50-60 lat. I tak tego. No poziom był ten akurat sam, ataku w tej grupie nie liczyło się akurat wiekowo. A poziom intelektualny to odpowiem tylko w taki sposób, że musiałem oczywiście te wszystkie y, wiadomości powyrzucać, bo to śmieci po prostu dla mnie były, szczerze mówiąc. To był po prostu zwykły atak. Tam, jak się, hejt mówi się chyba, tak, na tej zasadzie. No i powiedzmy, no ja staram się merytorycznie prowadzić, jak państwo się zorientowali, dosyć kanał. No takie coś tam... Z takimi rzeczami to niespecjalnie, no to to poszło do śmieci. I jak to się mówi, poziom tam miałem powiedzieć, jeden był taki list, zacytuję tylko ten jeden z pamięci z tych jednych dziewczynek, a to świadczy, jak, jaki to poziom był po prostu tych ludzi. Yy, chrześcijański. Yy, dziewczynka napisała tak: Jest to niemożliwe, to co pan mówi o panu Jezusie, bo szóstak dominikanin mówi, że jest inaczej. Rozumieją Państwo? Ja zawsze mówię, mówię Państwu to, podaję po tego, co mówię. <laughs> sprawdzajcie mnie. Sprawdzajcie i sami sobie poszukujcie prawdy tego, co Szustak powiedział, co ja skomentowałem w taki sposób. No, z tego stwierdzenia, co widać, ja nie dokładnie zastosowałem, ale duch był taki, że nieważne, co ty mówisz, i tak nie masz racji, bo Szustak mówi, że jest inaczej. No to sprawdzajcie. No i teraz, żeby być też, prawda, bo ludzie słuchają szóstaka. I była też inna pani, ale ją już do fanek szóstaka Bachanckich nie zaliczam. Dlaczego? Bo ona napisała tak: Słucham pana program z Biblią na kolanach, znaczy tych moich. Mówi, ma pan rację. Już nie zaliczam jej do fanek szóstaka, czy do tego rodzaju, prawda, tych państw wymieniłem, bo ta pani zaczęła używać rozumu, zaczęła mnie sprawdzać i zobaczyła, że ja kitu nie wciskam, tak jak to robi szóstak. No to tyle na temat tych ciekawostek. Teraz jeszcze nawiązanie do tego, co było we wcześniejszym programie, bo tam zauważyli Państwo, może był taki dowcipas na temat yy, bracia szóstaka i tam było zdjęcie masonów, prawda, na, znaczy na tej zasadzie. A to była tylko taka zajawka, zapowiedź tego, co chcę powiedzieć w tym momencie. Bo z tych ludzi, którzy bronili w obronie szóstaka, w ogóle jak zacząłem tamtą serię, mówię, ja zrobiłem tylko to na dowcipas po prostu, bo mnie zdziwiło, że żyjemy w takich czasach, że jest możliwe, że yy, Niby, powiedzmy to, zakonnik katolicki gada takie rzeczy. No, dla mnie to są totalne bzdury i, i ja po prostu nawet nie miałem jakichś tam, nie wiem, głoszeniowych czy występowania przeciw szóstakowi. Nie. Mi się wydało to tak głupie, co on gada, że po prostu to, 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 to tylko się do ośmieszenia nadaje. I stąd te powstały programy i wtedy się ci ludzie na mnie rzucili, bo no cóż, dostali, spotkali się z prawdą, a nie z tekstami szóstaka. Ja w ogóle uważam, że właśnie to, że coś takiego jak szustak zaistniało w tym momencie w kościele, to jest właśnie powód, to jest właśnie jeden z dowodów, że jest źle w kościele. Bo ktoś taki po prostu gada to, co gada, i jest to ogólnie akceptowane, nikt go nie ściga. No ale spokojnie, dojdziemy do poszczególnych elementów tego z czasem. A teraz tylko dokończę, że z tych listów takich atakujących mnie żałuję jednej rzeczy, znaczy nie atakujących. W tamtym tym momencie, jak zacząłem tą prawdę, no ustaku pokazywać, napisało też do mnie dwóch panów yy, w tym samym względzie, ale jeden był naprawdę bardzo szczególny. Zapamiętałem, tylko że wtedy byłem w takim, no, yy, wie Państwo, jak wszyscy, ataków wtedy było dużo, no to też wyrzuciłem ten, ten list ten wpis. A szkoda, bo mógł go teraz zanalizował. W każdym razie do czego zmierzam. Ten pan napisał do mnie w bardzo kulturalnym stylu. Nie tego, nic nie rzucał na mnie żadnymi tamtego, nie oskarżał mnie nic tego, tylko napisał kulturalnie. Pan się myli. Ojciec Szustak, uwaga, używam jedyny raz, określałem cię Szustak w tej serii. Ojciec Szóstak ma rację. Są nam potrzebni tacy ludzie, którzy są zajawkami wprowadzenia Kościoła w nową erę. W Kościoła w erę, w której nie będzie hierarchii i nie będzie się mówiło, w co się ma wierzyć, tylko będzie wolny Kościół ducha. I tak i no, dalej w takim stylu, prawda, jakby powiedzmy, perswazyjnym to nazwijmy. No i proszę Państwa, ja znam ten styl perswazyjny. W pewnym momencie zdałem sprawę, bo ja dosyć dużo książek masońskich czytałem. I wiem, jaki oni mają sposób przekonywania tego, i tak dalej. I do czego zmierzam? Ano, do tego zmierzam, że ludzie się często podniecają, że szóstak ma tylu wspierających, tylu lajków, tylu tego, i tyle mu ludzie pieniędzy dają. Ale do mnie doszło. Właśnie po tym liście czy dwóch, bo dwóch panów napisał w takim stylu, ale jeden był mówię naprawdę na wysokim poziomie intelektualnym i bardzo kulturalny. Nie zgadzał się człowiek ze mną, ale mi tłumaczył, że ja z tymi swoimi dowcipasami na temat szóstaka, to i tak nie mam racji. Bo szóstak jest im potrzebny do czegoś innego, do tego nowego kościoła, nie? Tak jak mówię, bez hierarchii, bez tego, bez tego, co tam trzeba wierzyć, każdy będzie wchodził brał co tego. I ja sobie pomyślałem, no to ładnie. Szóst, tak najprawdopodobniej, jest sponsorowany też przez masonerię. Szok? No, bardzo powtarzam, muszę mi państwo powiedzieć na słowo: bardzo mi żal, że tego listu nie zachowałem, perswazyjnego. A po prostu, a styl, mówię, czytałem literatury masońskiej, poradnikowej i tak dalej, oryginalnej, nie tam jakichś tam podróbek, napisany przez kogoś, tylko ich oryginalnej literatury. No i wiem, jak to tam wygląda. Ten sam styl, po prostu. Był u, u, akurat w, użyczy, w, użyty w liście tego pana. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem, no ale w pewnym momencie ten, mówię, wyskok tych moich programów był taki dosyć chyba niespodziewany, dosyć szekował, dosyć dużo ludzi, jak po tych paniach było widać, które by mnie chciały pewnie zarżnąć wtedy. No i, bo ich Boszkę naruszyłem łysego. No i, a ten pan się pewnie poczuł taki wtedy, żeby odpisać. Do, do czego w każdym razie zmierzam. No, tak sobie myślę, że jednak Szóstak wie, że siedzi o okrakiem na barykadzie, jak to się mówi. I on sam mówi to, że ma takie różne frakcje, katolicką frakcję, taką tego. Na tyle już niemądry nie mądry nie jest, żeby tego nie wiedzieć, że takich ludzi ma, że tacy go często słuchają. No i pewnie sponsorują. ja Państwu to też ja się na tym zastanawiam, no jak to może być, że Masoneria no, używa go to pewnie już szóstaka, rozumie jako takiego wytrycha, który będzie tam roz, rozwalał kościół katolicki. I to się też. Jakby powiedzmy z przekonaniami samego szóstaka trochę zgadza, bo od razu przejdziemy już do tajemnicy szóstaka, bo na czym rzecz polega? Szustaczek jest nawróconym człowiekiem. W to nie wątpię, patrząc w jego oczy, tego, został naprawdę nawrócony ze swoich ciężkich grzechów nieczystości i on jest wdzięczny panu Jezusowi za to. Ale jednocześnie widzi, co się dzieje w kościele i jakoś, że ten grzechy nieczystości są dla niego takie ważne indywidualnie to on by chciał, żeby całe Kościół było od razu czyste z nich wszystkich. To znaczy chodzi o pedofilię, mówimy w tym momencie, prawda? No tylko, że szóstaczek ma takie metody. Masoni stwierdzili, że no, jest bardzo blisko nas. Najprawdopodobniej, bo szóstaczek, to odnowienie Kościoła, jakie chciałby zrobić, to jak jeszcze będziemy widzieli w różnych częściach tego naszego programu, Tutaj jest praktycznie taka lewatywa, bo tak się wyrażę, po której Kościół by już nie wstał. Szóstaczek byłby takim odnowicielem. No, i masoni stwierdzili, no, możemy tego człowieka wykorzystać. Słuchają go ludzie. No to po prostu być może sponsorujmy go. To jest, mówię, domniemanie, ale myślę, że niedalekie od prawdy. Moje w tym momencie. Dobrze, do czego zmierzam? No bo masoni, tajemnicą szóstaka, na czym, na czym polega? On się do tego nigdy nie przyznał, ale szóstak jest najprawdopodobniej wyznawcą apokatastazy. Szóstak po prostu to swoje miłosierdzie. Rozumie w niewłaściwy sposób, to znaczy miłosierdzie jako niwelujące sprawiedliwość Bożą i tak dalej. Bo tak doświadczył tego za swoje grzechy, ja to rozumiem, ale po prostu już niestety naucza tego. I stąd się biorą wszystkiego fałszywego. No, znaczy, co, co to, że jest wyznawcą po katastrofie Co to znaczy? Ano znaczy to, że szóstak okazałby miłosierdzie każdemu. Naprawdę, no, gdybyście mieli takiego sędziego na sądzie ostatecznym, naprawdę no, podziwiam. Tylko, że akurat nie jest to Boży plan, nie jest to Boże założenie. No, tak by wpuszczał wszystkich. Dlatego promuje takich ludzi jak Judasz. Yy, dlatego tam, powiedzmy, nie lubi egzorcystów, którzy męczą te biedne diabły. No, dlaczego? No bo kiedyś, no, nawet jakby było niebo i piekło, w którego istnienie, jak się tak przystał w poprzednim odcinku, nie wierzy, żeby było piekło jeszcze. Nawet jakby ono powstało i tam mieli jacyś trafić i mieli się tam, powiedzmy, oczyszczać, to nie będzie to w sposób wieczny. Co jest herezją, tylko będzie to w sposób czasowy, no i potem oni wszyscy wyjdą. Szóst, tak mówię, nigdy się nie przyznał do tego katastazy, ale u niego nie wnika to z tego, jakiś tam, żeby tam miał taki heretycki pogląd, tylko ta herezja się u niego wzięła z tego nadmiaru miłości, tak to nazwijmy. Rozumiem to. Złe rozumienie miłości, sam doświadczył yy, tego odpuszczenia grzechu wewnętrznego być może jakoś i chciałby to przełożyć już w ogóle na wszystko inne. Niestety, piekło będzie wieczne, pójdą tam jacyś. Są tam już diabły, czyli upadł anioły, i pójdą tam też jacyś ludzie, którzy grzeszyli, no i nie nawrócili się nigdy po yy, tego, nie chcieli w ogóle być z Bogiem, bo woleli swoje grzechy bardziej. tak tego nie rozumie i popełnia ciężką herezję. A na czym polega wiara masońska? A wiara masońska polega na tym, że Lucyfer, yy, zresztą sam yy, ich symbol, ouro, jeden z symboli masońskich, Ouroboros, czyli ten wąż zjada, zjadający własny ogon, czyli jakby symbolizujący ten krąg y, działania Lucyfera. To znaczy, że Lucyfer stąpił na ziemię, czyli y, żeby ludzi uświadomić. Wiązało się to też z taką niedogodnością według masonów, że on trafił do tego piekła, ale on z tego piekła ten Lucyfer kiedyś wyjdzie i zajmie swoje poczesne miejsce u góry. Czyli bardzo I, I wszyscy inni ci potępieni, te diabły tak zwane, razem z nim. Czyli jak państwo widzą, masoni wyznają bardzo po podobny y, do Szustaka po prostu sposób jakby rozumowania. Jest im blisko. No niestety, takie są czasami, yy, jak to się mówi, yy, sojusze można powiedzieć, yy, niewypowiedziane. Znaczy, no, że nie, nie trzeba o czym mówić, ale po prostu tak wspólną drogę mamy powiedzmy. No i jestem przekonany po tym liście, który mówię, dostawałem dostałem od to pana, czy od tych dwóch panów, jakichś tam kulturalnych, w czasie, jak tam jednocześnie bardzo tam panie rzucały takie różne słowa. No to po prostu jest to, że jestem przekonany, że jest masoneria w jakiś sposób szóstaczka jednak sponsoruje. On nawet o tym nie musi wiedzieć. A po co ma wiedzieć? On ma być tym, on ma być takim, jak no ten pan powiedział, takim takim janitorem, czyli takim otwieraczem drzwi, wprowadzaczem tej idei właśnie wolnego kościoła, kościoła ducha. W każdy wie, co chce, hierarchia się nie narzuca, bo jej nie ma. I no rób ta, co chce. ta. Także tak to wygląda. No. Dobra, to tyle. A teraz jeszcze właśnie a propos tego, do tych pań, do tych środowisk, które mnie tak nienawidziły, zwracano mi też często uwagę, panie szanuje godności człowieka, w ogóle do tego, a ty taki pipi, pi, pi, owaki, ty tu tak gadasz na naszego wspaniałego, yy, prawda, Dominikanina, a ty pipi, pi, pi, jesteś taki, prawda, na tej zasadzie. Yy, no bo ośmieliłem się, prawda, twierdzić tam, różne słowa wygłaszałem na temat zdolności intelektualnych, Szustaka, jeżeli chodzi o teologię. No, bo według mojego tego, co ja się nauczyłem przez życie, jak mi uczono, jak jest w książkach, naukach Pana Jezusa, naukach świętych, doktorów kościoła, soborów, no i tak dalej, czyli w kościele katolickim, no to tak złamał ileś po prostu tych, y, tych praw, zasad i tak dalej, y, które nas, naszą wiarę stanowią. No i co? I mówiłem, że Szóstak jest po prostu no, półgłówkiem teolo teologicznym, tak to nazwijmy, czy, czy jakieś takie inne określenia jego, jego, jego intelektualizm oceniający. I teraz puszczę tym paniom i tym wszystkim zwolennikom szóstaka krótką rzecz od szóstaka. I proszę, od tego czasu wypraszam sobie jakiegokolwiek zwracania się do mnie z narzekaniami, że ja po prostu źle mówię o zdolnościach umysłowych Adama Szóstaka, Dominikanina. Proszę bardzo. Mówi, synku, ty zawsze byłeś głupi. Mówimy, masz to po mnie. Tak nie zawsze mówiła. Zawsze byłeś głupi jesteś na, dalej głupi, a teraz przynajmniej jesteś słaby. No, <noise> tak, 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 tak mówi moja mama. No właśnie. Jesteś głupi, ale przynajmniej jesteś popularny. Prawda, I Siustaczek to zaakceptował od swojej własnej mamy, bo mama prawda, znała go najlepiej. Tyle. Proszę się ode mnie odczepić, że coś tam gadam przeciwko intelektualizmowi szóstaka. jego niezdolności intelektualnej. Koniec. No teraz przejdziemy do kolejnej rzeczy, czyli jak szóstak postrzega kościół cierpiący i kościół wojujący. Jedna z nich jest taka, że to jest tekst, który uszlachetnia cierpienie. To jest tekst, który mówi, że krzyż to jest coś pięknego, że cierpienie i trudność w życiu, skoro Jezus mówi, że są konieczne i że nie da się pójść za Nim bez tego, że one są czymś pięknym samym w sobie. Kani, to nieprawda. Wszelkie cierpiętnictwo, czyli wszelka próba gloryfikacji tego, co jest trudne, co jest cierpieniem, co jest nieszczęściem, co jest złem, co jest grzechem, co jest jakimś trudem życiowym. Jakakolwiek próba mówienia, że to samo w sobie w ogóle jest czymś dobrym, yy, czymś, nie wiem, błogosławionym. To nieprawda. Nieprawda, kochani. Bóg nas nigdy nie zachęcał do gloryfikacji cierpienia, do gloryfikacji nieszczęścia, do gloryfikacji trudności. Nie. Ten tekst nie jest o tym. On nie jest o tym, że życie chrześcijańskie ma być strasznie ciężkie i że jak jest strasznie ciężkie, to jest dobrze. Nie, kochani, to nie jest o tym. No właśnie, jak Państwo widzą. Ja nie przypominam sobie, żebym szóstak prowadził jakieś nabożeństwo, powiedzmy, dotyczące gorzkich żali, czy adoracji krzyża, czy tego. Zresztą pamiętam, że on kiedyś w jakimś programie, sam się przyznam, że on gorzkich żali nie lubi. To jest w jakimś tam programie w tym o szóstaku właśnie wspominane. I po tego, że widziałem to, że on nie lubi takich rzeczy. No bo. Aha, jeszcze co by popełnił. Nie dość, że nie lubi takich rzeczy, to jeszcze stara się zrównać na przykład takie. Te wszystkie te nabożeństwa krzyżowe i powiedzmy te takie, no, y, te takie dotyczące cierpienia, z tym, że to jest jednocześnie coś tam z grzechem związane, że tego, że tak dalej. No nie wiem, to co, coś dziwnego, no ale ludzie pamiętają Państwo te słowa. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie. No właśnie, i tak dalej, i tak dalej. I tam coś było też, że to jest nauka, i tak dalej. A dla szóstaka jest to głupotą. Tak w Biblii też byli tacy, że Święty Paweł mówi, że dla niektórych. Prawda, krzyż jest głupotą. Nie? A tu się okazuje, że prawda, niby pseudokatolicki zakonnik, a dla niego też krzyż jest głupotą poniekąd. Nie? Dlaczego? No właśnie to jest ta Ewangelia łatwa, przyjemna i miła. Nie można takich ludziom robić rzeczy, jak mówić o ranach Chrystusa. No i jaki z tego wniosek, no jest to wniosek, który ja odniosłem wiele razy, oglądając taka, że jego miłość do Pana Jezusa jest, jest, jest prawdziwa, ale jest niedoskonała. To tyle. Następny element, czyli Kościół Wojujący. Proszę bardzo. Przyznam koni szczerze, że do żywego nie znoszę wszelkich militarnych y, ruchów w kościele albo paramilitarnych. Ja wiem, że one są tylko oczywiście symboliczne. Wiem, że nikt nikogo w kościele nie zachęca do tego, żeby tam z szabelką na kogoś jechać, choć tak bywało w kościele i to myślę wiecie, jeżeli znacie historię. Jednak bardzo bym się wystrzegał i bardzo was bym wystrzegał przed jakimkolwiek takim militarnym podejściem do wiary. Wojujący wręcz dosłownie, prawda, na tej zasadzie, bo kościołem wojującym to jest ten, który właśnie znosi cierpienia, prawda, zasadniczo tutaj na ziemi, ale też no, czasami tak się zdarzało, że Kościół rzeczywiście, że na przykład żeby odbić Ziemię Świętą, Urban II, papież, błogosławiony zresztą posłał krucjatę pierwszą, no potem były krucjaty, a tu jak z tego możemy domyślać, właśnie. Przed chwilą szóstaczek zanegował w ogóle istotę krucjat. No, jakiekolwiek w ogóle obrony, żeby się chrześcijanie mogli bronić, po prostu i albo walczyć za swój krzyż, że, że militarnie to już nie można. No to ja bym się tak zastanowił, co na ten temat mówią nasi przodkowie, którzy są tam i którzy w 20 roku bronili przed bolszewikami Polski. Bardzo bym chciał to wiedzieć. Co oni sądzą na temat szóstaka i takiego podejścia? Albo powiem jeszcze dalej. Był taki dominikański papież, y, y, Pius V, prawda, na jest w zasadzie, i on się strasznie modlił, żeby podle to ci chrześcijanie rżnęli Turków na... jak tylko mogli. I nie tylko że się modlił o to, żeby rżnęli tych Turków jakby tylko mogli, ale nawet podobno mówi się, że od razu, jak się bitwa skończyła i była zwycięska pod Lepanto, czyli odsunęła zagrożenie dla, dla powiedzmy dla Rzymu i tam dla, dla całej w ogóle basenu Morza Śródziemnego, dla państw chrześcijańskich w tamtym rejonie, przed inwazją turecką, czyli przed islamem, no to papież od razu już miał podobną wizję, że jest zwycięstwo. No i mamy nawet święto w kościele. Prawda, i to Matki Bożej Różeńcowej. tak. Matka Boża Różeńcowa, normalnie rż rżnięcie Turków. No. Także to, to, to takie są po prostu, ja już nie będę tego, bo to, to, to takie głupawe jest po prostu już ze strony szóstaka, który on po prostu wciska, ucząc po prostu jakichś mięczaków. Nie mam mięczaków chce z wrześniach zrobić mięczaków chyba po prostu. No, no tyle powiem, no tak zresztą dalsze części tego programu też będą pokazywały, że mięczaków, że nic nie rozumie. A poza tym, jeszcze jak tak Pana Jezusa twierdzić co chwila, sobie usta szósta, wycierasz. Panem Jezusem, jak go strasznie kochasz, a ja słyszę, że ty co chwila w odniesieniu do Jezusa to jakiś błąd popełniasz. No to ja bym chciał wiedzieć, bo teraz zaraz dam cytat z Apokalipsy, który mówi o tym, że na końcu czasów to Pan Jezus przyjedzie z oddziałami po prostu niebiańskimi i będzie rozwalał po prostu wrogów Kościoła. No to jak Ty sobie to mentalnie, Jezus, tak potrafisz poustawiać? No i teraz kolejna rzecz, czyli jak po takich nauczeniach szóstaczka trudno się spodziewać, żeby coś z niego yy, dobrego wyszło, prawda? No i nie ma się co z tego, bo yy, a szóstaczek zaraz będzie nas nauczał o zaświatach yy, sprzeda nam wielką tajemnicę, czyli jak się nauczyć imienia swojego anioła, jak się do niego zwracać. Popatrzcie państwo, a ja zaraz Państwu wyjaśnię, dlaczego dla mnie to jest czysty okultyzm. Sprzedam wam wielką tajemnicę. Zaznaczam, gwiazdka taka. To nie jest oficjalne nauczanie Kościoła katolickiego. To jest teoria jednego z moich braci. I ja się z nią zgadzam. Jeden z moich braci twierdzi, że trzeba koniecznie poznać swojego Anioła po imieniu i trzeba do Niego gadać po imieniu. Ale dosłownie. Wiecie, że Aniołowie w Biblii mają swoje imiona? nie? Michał. Gabriel, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Każdy anioł ma swoje imię, czy ma swoją tożsamość. Chciałem Wam polecić, nie traktujcie tego oczywiście, błagam, tak jak mówiłem tysiące razy magicznie, że to jest nie wiadomo co tam. Chciałem Wam polecić następującą metodę. Wielu moich braci to robi, to jest fajne. Jeżeli się do tego mądrze podchodzi, jeżeli chcecie poznać swojego anioła po imieniu, jak Wasz anioł ma na imię, zróbcie następującą sprawę. Spędźcie chwilę czasu na modlitwę do Ducha Świętego. Poproście go o Duchu Święty, tutaj nie chodzi mi o żadne czary Mary, okus, pokus i tam inne jakieś głupoty. Ale bardzo cię proszę, żebyś teraz ze mną był, bo potrzebuję od ciebie narzędzi i potrzebuję po prostu tylko metody takiej, żebyś mi pomógł, bo mi jest tak trudno, jak nie wiem, do kogo gadam. W sensie tak po imieniu, więc weźmy to ze mną, bądź teraz i pomóż mi tutaj. I potem kochani, nie żartuję teraz, wiem, że zawsze jest to po prostu absurdalnie. Weźcie Pismo Święte. I to, czego nie wolno generalnie robić, nie? Tak wam mówiłem, a zróbcie to. Weźcie Pismo Święte. Tylko mówię, pomódlcie się bardzo głęboko do Ducha Świętego wcześniej. Weźcie Pismo Święte, otwórzcie je i czytajcie. I pierwsze imię, na które natraficie, tym imieniem mówcie do swojego anioła. Uwaga, ja nie mówię, że was, a, wasz anioł ma tak na imię, nie o to chodzi. To nie jest żadna magia, tak, że anioł ma tak na imię i pierwsze imię, które trafisz, to to będzie jego imię. Nie. Ale poproś Ducha Świętego, czy możesz się taką ksywą zwracać do swojego anioła. Panie, bo strasznie trudno się gada z kimś, kogo imienia się nie zna. Otwórzcie Pismo, mówię, pomódlcie się do Ducha Świętego. Otwórzcie Pismo Święte. Jeżeli to będzie, nie wiem, Ewangelia wam się otworzy, wam się otworzy i Piotr powiedział do Jezusa, to mówcie do swojego anioła stróża imieniem Piotr. Piotrek, chodźże tu, bo mi tu nic nie idzie. Jak traficie na imię Nabuchodonozor, możecie je lekko skrócić. Nabi, albo na nabo. Jednego tylko, jedno tylko pamięcie. Jeżeli traficie jako pierwszy na imię Jezus, to idźcie dalej. Zostawcie imię pana Jezusa dla pana Jezusa. To nie? Natomiast każde inne imię, każdego jakiegokolwiek człowieka. Uwaga, nawet jeżeli to będzie zły człowiek, to nie znaczy, że jego imię jest złe, tak? Żeby to było jasne, nie? No są też negatywne postaci w Piśmie Świętym, nie? Ale to nie znaczy, że kto imię to jest coś złego. Nie, kochani, nie żartuję teraz. Mówię, błagam, proszę mi tego nie traktować jako żadnej mówię tajemniczej wiedzy odkrywania anielskich bytów. Nie, to nie tak. Chodzi tylko o pewną pomoc. Ja, na przykład wiem dzięki temu, i to mi się bardzo sprawdza, że ja mam dwóch aniołów stróżów. Poważnie. że ich imiona znam. To mi się bardzo zgadza, bo ja jestem przekonany, że jak pan był na mnie patrzy, to wie, nie, no pojedynkę tego nie ogarniemy. To spójrz na niego, ty weź. Że on co pół godziny życie prawie traci, nie? To weźcie, we dwóch tam idźcie, nie? I jak ani kiedy gadam z moim aniołem stróżem, zawsze gadam do niego dwoma imionami. Więc albo on ma podwójne imię, albo jest ich dwóch. Bardziej się wspaniało do tej wersji, że jest ich dwóch. Nie? Bo jeden nie daje rady po prostu, żeby to ogarnąć. Kochani, mówię teraz poważnie. Dlaczego? Nie dlatego, żebyście traktowali magicznie jakieś imiona. Nie. To chciałem Was zachęcić do relacji z aniołem stróżem. A jak wiecie, jak on ma na imię, to jest trochę łatwiej. I kiedy wtedy naprawdę, kiedy jesteście, nie wiem, w trudnej sytuacji, coś się dzieje, módlcie się do nich. Piotrek, ty tam patrzysz temu Bogu cały czas w twarz. I nie masz tych wszystkich przeszkód, przeszkód, co ja, bo ja to głupi, grzeszny jestem i w ogóle. A ty masz z nim bezpośrednio. Weź tam, co ja mam. Bo Piotrek, bo widzisz, co się dzieje. Spójrz na żonę, no. Pogadaj z jej tym, z Rafałem. Dowiedz się, jak ma Aniuzdusz na imię żony, nie? Zbysze. Weźcie tam, pogadajcie bo to się tutaj nie da. Kani, to chodzi tylko i wyłącznie o skrócenie dystansu. Panie, jak Pismo Święte mówi bardzo wyraźnie. Bóg każdemu człowiekowi stworzył anioła, który się nim opiekuje. No i co? No ładnie, nie? Uwierzyli Państwo w to, że potrafią poznać imię swojego anioła? No to najpierw zacznijmy, prawda, trochę od teorii, żeby wszystko wyjaśnić. Otóż szóstaczek już popełnia kłamstewko takie na początku, bo mówi, że wszyscy aniołowie mają swoje imiona i tam w Biblii jest wiele takich imion aniołów podanych. Otóż wszyscy aniołowie mają być może swoje imiona, tego nie wiemy, ale w Biblii są podane tylko trzy anielskie imiona, czy tak zwanych archaniołów. A dlaczego? Ano dlatego, że jest to symbolizm Trójcy Świętej. Już po prostu w Starym Testamencie aniołowie, którzy odwiedzili Abrahama, mieli właśnie symbolizować tą Trójcę Świętą i też zostali spersonalizowani, bo każdemu zostało nadane prawda, imię odnoszące się do Boga. I w Biblii mamy tylko trzy imiona, czyli świętego Michała, świętego Gabriela i świętego Rafała, albo Rafaela. Jak to tam wolą niektórzy. No i yy, i tyle. Nie ma żadnych imion znanych. A szóstek tam zaproponował coś, i co się bardzo zdziwiłem, że podobno też wielu Dominikanów tego używa. Bo na czym polega sprośność tej propozycji? Ano, no polega na tym, że on yy, jakby odwrócił kierunki, to znaczy powiedział coś takiego że, e, 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 że e, niedobra jest ta metoda taka, żeby coś brać z Biblii, otwierać tak i sobie tak coś wybierać, prawda, jakiś kawałek tekstu albo, albo modlitwy i tak dalej, co się nam trafi. No bo to się może rzeczywiście, może niby odnosić do starożymskich losów, no ale z drugiej strony, jak ludzie z dobrej intencji robią tak, że otwierają pismo na chybi, trafi, co im Pan Bóg powie? No czasami nic nie powie, bo czasami jest tak, który się do nich całkiem nie odnosi, a czasami coś sobie tam znajdą, a na pewno sobie poczytają Pisma Świętego. Ja nic zdrożnego akurat w tym nie widzę. Z takim otwieraniem po tego, co mi Pan Bóg dzisiaj powie. No Niektórzy tak robią z Pismem Świętym i przynajmniej poczytają sobie trochę Pisma Świętego. A tak powiedział, że to jest złe. Ale zaakceptował tą metodę, którą uważa za złą, czyli otwieranie Pisma Świętego na chybi trafi, w celu dowiedzenia się, Imienia swojego anioła, stróża. No i w tym to już zła nie widzi. A to dopiero jest właśnie złe i wręcz okultystyczne. I mówię, dziwię się, że tak jak on twierdzi, że i to prawda, jest, że jest to popularne wśród wielu Dominikanów. Także chłopy, zastanówcie się nad sobą. Do czego zmierzam? No bo szósta twierdzi, że ta metoda polega na tym, że jak się otworzysz do pismo święte, trafi się kawałek tekstu, znajdzie się tam imię, jakiekolwiek bądź, zaakceptuj to jako imię swojego anioła. Nie boli państwa mózg? Jak się czegoś takiego? Przecież to jest, to jest czysty debilizm, no bo jak to inaczej nazwać? Anioł się nazywa tak, jak zostało mu to nadane tam, u góry. A nie tak jak sobie tak, bo no przecież to jest kretyńskie, nie? I potem nie tylko kretyńskie, ale nieskuteczne, nie? Modli się do swego anioła stróża. Yy... Jan, Janie, 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 przybądź do mnie, nie? A ten anioł się nazywa jakoś inaczej. Siedzą tam na chmurce, odmawiają psalmy te aniołki. I jeden się nagle pyta: Ty słuchaj, chyba y, y, twój podopieczny ci, y, coś krzyczy, nie? A to co on tam krzyczy? Janie, Janie, a to nie do nas. No nie przybywają takie anioły wtedy na, na żadne wspomożenie, bo tego. Anioł Stróż wie, kiedy go potrzebujesz. Westchniesz, pomyślisz. a nie zna Twoich myśli, ale Pan Bóg zna. I Pan Bóg wtedy pośle takiego anioła. Wszystko jest tego, tylko żebyś się zwrócił do Niego. Nie musi znać imienia. Zresztą są takie piękne modlitwy kościołek. Aniele Boży, stróży mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dniem, w nocy bądź mi zawsze ku pomocy. I właśnie na, na, na bazie tej modlitwy pokażemy, jak to jest szkodliwe, co szóstech zaproponował. Bo załóżmy, że ktoś sobie właśnie tak otwiera to pismo i trafił na zdanie i wszedł szatan w serce Judasza Iskarioty. No i wybierz teraz z tego imię dla swojego anioła. No bo jest Judasz Iskariota. Judasz, no to jest imię. Ale z przodu jest jeszcze coś innego. Jest nazwa pewnego, y, pewnej czynności, która dla pewnej istoty stała się też jakby jego imieniem. Pewne, czy pewnej nie funkcji, no czynności, co on tam działał. Szatan. No to nie można mu powiedzieć, że stało się, ta, ta nazwa stała się też imieniem. Prawda? Dla dla tej złej istoty. No i wybierz teraz sobie ta, te, bo Szustak powiedział, że można wybrać nawet imię złego człowieka. Y, czy no, człowieka, no ale może też tutaj taka zagwozdka, no to co? A jak, jak szatan jest, no to też można wybrać. Szustak? No ale zostawmy szatana. I tego Judasza Iskarioty, którego tak Szustak promuje na różne sposoby. Przecież wybierz sobie na imię swojego anioła stróża. I że teraz zobaczmy, jak byś miał się modlić do swojego anioła stróża. Judaszu Iskarioto, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. No i co? I pstro! Przecież to brzmi jak jakaś inwokacja jakichś magów po prostu antycznych albo coś, nie? I tyle, do złego człowieka potem. No szóstak, coś ty ludziom sprzedał w ogóle. Jest to czysty okultyzm dla mnie. A przecież pasterzek kościoła powinni być jak te psy pasterskie, które bronią owieczek. A tak z kolei te odzwia do owieczek to otwiera wszystkim zabobonom na, na oścież w tym momencie. Nawet złego imię człowieka możesz dać swojemu aniołowi. Powiedziałem, nieskuteczne, bo tam z góry powiedziesz jakimś innym imieniem, to nawet tego nie zrozumieją, się tak wyrażę, do kogo woła. A, a jak będzie jeszcze taka sytuacja, jak tutaj jestem, no to weź tam, nie wiem, e, powiedzmy tego Heroda imię, albo coś po prostu po tego, czy Judasza, czy jeszcze jakiś innych po tego. No tak ci tak poradził. A potem, jak się szczęśliwie ludzie spotkają ze swoimi aniołami stróżami, to żaden, jestem tego pewien, e, nie powiem, że się nazywa tak, jak mu tak poradził, bo mają swoje imiona. No, anioły. I to tyle po prostu. Taka głupota może wyjść po prostu jedna z kolejnych ze słuchania szóstaka. No.